Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elzbieta Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Mass Effecta drugiego w wersji legendarnej. Gdzieś co? Czy ja to potrzebuję na dzisiaj? Nie, no dzisiaj mam sobotę. Niestety w piątek znowu nie było odcinka, bo żem się nie wyrobiła. Ze względu na to, że no, stwierdziłam, ej, dzisiaj jest dzień skończenia Far Cry'a Primal, więc skończę aż... Znaczy, skończę nagrywać aż... Skończę grać, dosłownie. No i faktycznie skończyłam, ale potem musiałam szybko renderować, szybko przesyłać. No i nie zdążyłam, nie zdążyłabym, bo akurat wychodziłam po 16. Po czwartej to już było po ptakach. No nie da się, nie ma opcji, że wiecie, prześlę odcinek i komputer się sam wyłączy. Muszę kota Gizma albo ten nauczyć. Wyłączyć komputer. To jest. Dobra, Mass Effect. Przeszliśmy pewnie. Może mi się ziewać. Przeszliśmy stąd. Idziemy tu, idziemy w końcu. Archanioła poznać. Może go zobaczymy go dzisiaj. Jest tam. Spoiler. No może nie spoiler. Teraz już wiem o co... O jest, teraz już wiem o co chodzi z hakowaniem. Nie można wjechać na czerwone. I trzeba znaleźć te odpowiednie. Kuźwa, no. No było łatwe, no. Tylko człowiek nie pamiętał. Może nie jakoś, że nie pamiętałam. Asystent? Asystent? Jezus Maria, chciałem powiedzieć asystent, jasne. Katka? Kawka... Nie, woda. Nie ma kawki. Sierżant, Katka. To wy jesteście tą grupą, o której wspominał Salki. Przybywacie w samą porę. Kto? Salki? Poznaliście go, jak was tu przywieźli. Zameldował mi, że idziecie. Odstajecie od reszty wolnych strzelców. Tak czy siak. Oddział infiltracyjny zaraz da sygnał. Archanioł obudzi się z ręką w nocniku. Masz jakieś pytania? To może być ostatnia okazja. No to porozmawiajmy, śmigłowiec, gdzie... Fajka. Będziesz nas osłaniał ze śmigłowca? Ja bym... Tylko tak, kuźwa. Poza tym nie jest jeszcze gotowy. Cukinsyn Archanioł nieźle go poobijał ostatnim razem. Jeszcze parę poprawek i będzie jak spod igły. Czemu koordynujesz atak i naprawiasz śmigłowce? Jestem w oddziale infiltracyjnym. Nasza drużyna korzysta ze wsparcia śmigłowca. Ja zostaję na tyłach. Organizuję wolnych strzelców i utrzymuję śmigłowiec w gotowości. Dobrze, kochanie. Przestań kuzyć, bo mnie w... Mamy przeskoczyć przez mur i ruszyć na budynek Archanioła. I nie dajcie się za szybko zabić. Trupy są kiepską dywersją. Nie musicie dotrzeć na drugą stronę. Rzecz w tym, żeby Archanioł nie spuszczał oka z mostu. Oddział infiltracyjny zajmie się resztą. Jak oddział infiltracyjny dobierze się do Archanioła? Mają dwa wyjścia. Osaczą go i wykończą skurczybyka twarzą w twarz. A jeśli tak się nie da, mają materiały wybuchowe. Potrzebują tylko czasu, żeby je podłożyć. Hi, most. Jedyna droga prowadzi przez most? Dopóki nie naprawimy śmigłowca albo saperzy nie dokończą tunelu. Słuchaj, mamy plan. Nie potrzebujemy twoich świetnych pomysłów. Zrób swoje, odbierz kredyty i zjeżdżaj do domu. No dobra. No o właśnie, kuśwa, dosłownie. Tarak nie płaci mi, żebym walczył. Ja tylko planuję ataki i naprawiam ten cholerny śmigłowiec. Wy, wolni strzelcy, macie przywilej... Cel w zasięgu wzroku, ruszamy. Przyjąłem. Oddział brawo, naprzód! Go, wszyscy zejdziecie. Archanioł będzie miał niezłą niespodziankę. Ale to znaczy, że muszę się śpieszyć.
Musi być kompletnie sprawny, zanim Tarak zechce znowu z niego skorzystać. Mhm. Nie, nie będę używać. Ja podziałem ten omniklucz. Tyłku. Nie, bo to jest Archaniołowi zostało niewiele tym czasu. Tym złym nie będę grać. Więc musimy się śpieszyć. Renegat. Jejku. Chodźcie, zrobimy im niespodziankę. Uwaga! Chodźcie, będziemy się kuźwa... kuźwa Eliska, no. Jak się gra... Zapomniałaś jak się... Eliska, kuźwa... Jest z Archaniołem. No, niespodzianka. Znaczy... Spoiler. No to leci! No to leci! No to się weź za... Jak się kuciało? Nie, to jest jakaś umiejętność specjalna. Nie, kuźwa, tu się nie Eliska, a to co? Apteczka! Chodź. Oznaki życia. Spokojnie, będzie chłopisko żyło! Ja się jeszcze dorobię. Więc, no, nie zdążyłabym wysłać tego odcinka. Za długo mi to trochę przesyła. No, ale też podbiłam ostatnio, nawet wam nie mówiłam. Cenna rzecz. Nie mówiłam wam, podbiłam ten trochę bitrate. O 15 tysięcy, tak trochę? Aha, bo ty Archanioł dopiero. Kochanie, już idę, poczekaj. Nareszcie się, jak to brzmi? Nareszcie się zobaczymy. Dzieci. Uwaga z tyłu! Nie, uwaga z tyłu, Mam cię! Tak jest! Mam cię, tak jest! Żegnam, dobranoc, pa. Apteczka. Nie, bo jak macie full apteczkę, to wtedy nie zbiera wam apteczki, bo nie ma miejsca, tylko kredyty, czyli pieniążki wam zbiera. Dzień dobry, a ja... Dobra, mniejsza. Archanioł? Nie, on się nie odezwie, bo on ma charakterystyczny głos. Aktor głosowy się nie zmienił chyba. Będzie brzmiał tak samo jak jedynce. Spoiler. Ale to już wiecie, kuźwa, no proszę was, no... Cześć, kochani! Myślałem, że nie żyjesz. No kuźwa. No ty... Dobrze. Garus, co tu robisz? Ćwiczę strzelanie. Żeby nie wyjść z formy. Wszystko dobrze? Bywało lepiej, ale dobrze widzieć przyjazną twarz. Zabijanie najemników to ciężka praca. Szczególnie w pojedynku. Garusiku, kuźwa, kochanie, co ty tu robisz? No proszę cię, no bez mnie, kuźwa. Co robisz na Omedze? Miałem dość biurokracji w Cytadeli. Uznałem, że więcej zdziałam na własną rękę. Przynajmniej nie trudno tu znaleźć przestępców. Wystarczy podnieść broń i strzelić. Jak udało ci się wkurzyć wszystkie duże grupy najemników w układach Terminusa? Nie było łatwo. Musiałem się napracować. Nie mogę uwierzyć, że połączyli siły do walki ze mną. Muszą mnie nienawidzić. Od kiedy nazywasz się Archaniołem? Miejscowi tak mnie nazwali. Za dobre uczynki. Nie przeszkadza mi to, ale ty mów mi po prostu... Garus, proszę. Kochanie, proszę, nie ma za co. Postrzeli... Kiedy? A swoją drogą, parę razy mnie trafiłeś. Tylko pociskami obezwładniającymi. Do wesela się zagoi. Nie chciałem, żeby najemnicy nabrali podejrzeń. Aha. Rozwaliłem ci tylko tarczę. Gdybym chciał zrobić coś więcej, to bym to zrobił. Poza tym wcale ci się nie śpieszyło.
Chciałem, żebyś się ruszyła. No dzięki, kurde. Udało nam się wejść, ale nie wiem, czy równie łatwo będzie się wydostać. Ten most ocalił mi życie. Kiedy ci idioci przez niego przechodzą, mam ich na widelcu. Ale w drugą stronę będzie tak samo. Ale to działa w obie strony. Wyrżną nas, jeśli spróbujemy się nim wydostać. Mamy tu siedzieć i czekać, aż nas załatwią? Nie jest aż tak źle. Dotąd ich tu odpierałem. A z waszą trójką... Sugeruję, żebyśmy utrzymali to stanowisko, zaczekali na lukę w ich obronie i spróbowali szczęścia. Zawsze to jakiś plan. Co? Jak się wpakowałeś w te kabały? Moje uczucia wzięły górę nad rozsądkiem. To długa historia. Umówmy się. Ty wyciągniesz mnie stąd w jednym kawałku, a ja ci wszystko opowiem. No dobra, może być. Dobrze, przygotujmy się. Niedługo tu będą. I to jak? Co oni kombinują? Wiedzą już, że ich oddział infiltracyjny dostał w kość. Spójrz. Zwiadowcy. To zaćmienie. Nie. To coś poważniejszego niż zwiad. Racja. Przygotujmy się. Zostanę tu na górze. Z tego stanowiska mogę narobić niezłych szkód. A ty? Rób, co potrafisz najlepiej. Jak za dawnych czasów, Shepard. Dobrze, kochanie. Dobrze, kochanie. Poczekaj, ja się muszę zmienić. Ała, nie ten przycisk. Jak się używało to? Aha, bo mi kuźwa nie zmieniło. Dobrze, kochanie. Już po tobie! Nie, kuźwa, to ja, kochanie! Aaa, kuźwa, zesłem. No, proszę! No, proszę, idą, kuźwa! Mam cię! Aha, nie wyszło mi. Wróg leży! Rozstawiaj już najpierw. A, zaraz się odpowie. No, zeszedł. Gdzie, kochanie, z której strony? Nie to... Straciłem osłonę! No i o to kuźwa chodziło! Tur... Halo, które? Lewe, prawe, środkowe... Lewe, prawe... A jedę się przytulić do półki, do ściany, do ciebie... Do czegokolwiek, co jest najbliżej mnie. Nie, tamtędy nie ma. Oni tylko mogą być tędy. Halo? Gdzie kurwa? Imponujące! To gdzie? O której? Na jakim... Na jakim bucie? Kuźwa, na jakim bucie? Na tym... Kuźwa, środkowym bucie. No więc bym się nie wyrobiła, więc... Ale uparłam się... Tak mówię, uparłam się, że skończę i skończyłam parkeja. Miałem ten cel. A teraz jest opcja. Ej, co następnego? Co po Far Cry'u? Bo mam tak, powiedzmy, mniej więcej 3 propozycje. Chociaż tą jedną nie wiem, czy mi się uda to z PlayStation ogarnąć. Nie. Tylko odpieramy? No to ładnie. Tak nie przyjdzie. Nie przyjdzie. Kuźwa, przyjdzie właśnie. No, można też nowe bronie zdobyć. I chyba potem można każdemu je zmienić. To nie jest tak, że nie wiem, ja sobie tylko zabiorę. Hura, moje, tylko... No, wszystko? Co? Kryje się? Co? Ja słyszałam... Coś innego. No i... No i... Załatwię to! Jeden jedyny został, tak żartujecie, no nie? Tak jest. Mhm. Garusiku, plecy, co? Trafiłam! Halo? Aha. Tato. Jeśli coś ma być zrobione porządnie... Dobra, ciekawe co powiesz na to, Archaniele!
Nie, on jest zepsuty. Chyba czy coś, ja no tam mu coś zrobiłam. Aktywny. Wysłali ciężkie mechy. A nie był zepsuty? Ten problem powinien rozwiązać się sam. No właśnie. Kochanie, ja wiem co ja robię. No właśnie, oni będą atakować tamtych swoich. Przyjąłem ten cel. Kochanie! Drinka, rozluźnij się, tu się wszystko samo zrobi. Najemnicy zaćmienia dostali się do bazy. No kurwa, co ty nie powiesz, no. Ja mam się tulić przy drzwiach, przy drzwiach, kuźma. Tulić przy, tak, jasne. Wróciłam piątek z siły, o Jezu, jak ja byłam wymęczona, o Boże, nie ten duże przesadziłam, ale co to był? Już się ten obudził? Chciałam, że to taka długoterminowa. O kurde, ale rakieta by przeleciała, jejku, jejku! Ładowanie broni. Żarot! Żegnam. To tu przyszło! Huźwa! Ale ma mało życia na szczęście, bo, bo go zjechali dosłownie. Kochanie, co to było? Kochanie, ale ty masz dużo amunicji wszędzie. Już idę, kochanie. Jest taka bądź... O Jezu. Nie byłam jeszcze taka zmęczona. Ale to też nie ten Bóg, że ten, ale... Jeszcze jedna rzecz mi się nałożyła. Świetnie ci idzie, Shepard. Nie mogą mnie tknąć. A przy okazji dopadliśmy Jarota. Polowałem na tego sukinsyna od miesięcy. Czemu go ścigałeś? Rozprowadzał zanieczyszczone piezo po całej przestrzeni Cytadeli. Połowa towaru, który zarekwirowałem w SOC, pochodziła od jego ekipy na Omedze. Jakiś czas temu zniszczyłem duży transport. I zabiłem przy okazji jego najbliższego podwładnego. Nie dziwię się, że później zaczął współpracować z innymi najemnikami. Co teraz? Zostały nam jeszcze błękitne słońca i krwawa horda. Myślisz, że się wydostaniemy? Może. Przekonajmy się, co kombinują. Zebrali po drugiej stronie posiłki. I to duże, ale nadal nie przychodzą przez most. Na co czekają? Co to było do cholery? Cholera. Wdarli się na niższy poziom. W końcu poszli po rozum do głowy. Lepiej tam zejdź, Shepard. Ja popilnuję mostu. Nie. Rozdzielmy się na dwójki. Ktoś z mojej drużyny zostanie tutaj. Na pewno? Kto wie, co znajdziesz tam na dole? Miranda, zostań, kuźwa, bo cię nie lubię. Szczera jestem. Mirando, zostaniesz z Garusem. Nie daj mu umrzeć. Dzięki, Shepard. Lepiej ruszaj. Na dół tam. Idziemy. Zejdź poziom niżej. Drzwi do piwnicy są po zachodniej stronie głównej sali, za schodami. Pokieruję tobą przez radio, jeśli to konieczne. Tylko się pośpiesz. Powodzenia. Leczę, kochanie. Nie ma. Idź do piwnicy. Nie ma. No, można było go zostawić samemu. Samemu sobie. Ale nie. Jest tu ktoś, coś u góry widziałam, że było coś chyba. Nie? Aha, i można tu zmienić broń, czyli mogę zmienić tą broń, kuźwa, Aliska. Na tą. Na windykatora. Granatny. Nie. A temu też można? Znaczy jak używają, to tak. Że oni mają ciężki... Ona ma ciężki pistolet i maszynowy pistolet, a on ma strzelbę i ciężki pistolet, więc nic z tego jeszcze nie mam. Biegnij do konsoli i zamknij osłony, zanim się tu dostaną. Już. Biegnę. Rozpoczęto zamykanie.
Oj tak, tam przy tu. Odrywam! Zasłona zamknięta. Jeszcze dwie osłony, szybko zamykaj! Nie wiesz, kochani, ale gdzie? Ja nie ukarnię przycie! Aliska, tak, biegaj na swój... Ma, no przez... Chodź mi, dziękuję. Aha, coś spadło. Ła, 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 kuźwa! Jejku! Dobrze, ale tu jest jakiś... Coś z jakimś miotaczem ognia tam był. Kuźwa, kuźwa, kuźwa. Jak mi to za... Dobry strzał! You go... No, I'm not going tight! Odchodzów. Nie ma ich zbyt wielu. Na razie. Garus, ty mi kuźwa nie pyskuj. Rozpoczęto zamykanie. Ty Garus, ty mi nie śpiłeś, proszę. Zasłona zamknięta. Nie, dobrze, kochanie! Kuźwa, ja się nie rozstroję. Rozwoję. To przeskakiwanie jest... Właśnie takie. O, panie. No poczekaj, kuźwa, zamykam bramę wjazdową. Gdzieś ty w las, kuźwa, głupi jesteś? Czy ty coś... Dużo ich tu nie? Mam cię! Kici, kici? Musi boleć! Oj, kuźwa, boli. Ta brama jest jakaś duża. Tam jest, dobra. Dobra, da się tędy, da się. Idą kłopoty. Dobrze, ja już biegnę, kuźwa! Oba, o. Poważnie! Poważnie! Jaka ty jesteś... RP. Nie wiem, czy go to podniesie. No i go kuźwa... Ty powiedz mi... Powstał, kuźwa, patrzcie go. Alleluja! Idź, kiciuś! Miłej podróży! Nie na mnie, wiesz ty co? Nie, dobra. No i... Czemu się nie zamyka? Halo, zamykaj się. Halo! Nie żyję! Chodź tutaj! Rozpoczęto zamykanie. No i co, ja muszę kuźwa przy tym stać? No nie żartuj. Kuźwa, już, no bo to musiałam czekać, wracaj, żeby nikt nie... Wchodzą drzwiami.
A, rozerwać się na strzępy! Osłaniaj mnie, ja się zajmę Archaniołem. Nie, bo my już jesteśmy z powrotem. Ukrywam się! Nie, to chciałam, to chciałam. Aha, to jest to, dobra. Powoli mieć. Ej, kuźwa, oni idą na schod! Masz bigla! Co, kuźwa, mam! A. Dobra, mnie się stresuje, usłyszałam. Ej, szybciej idź. Kuźwa. Ła. Garus, proszę cię. I te przyciski. No, dobra. Dało rady. Wszystko, nie? Raczej tak, już nic nie widzę ani nie słyszę. Już udało się, kochanie, żyjemy, amen! Twarde dranie, ale widywałem już gorszych. I rozwaliliśmy Garma z jego krwawą hordą. Ten dzień jest coraz lepszy. Twardy był z niego kawał sukinsyna. Walczyłeś już z nim? Tak, już raz weszliśmy sobie w drogę. Był sam. Nie miał nikogo z gangu do pomocy. I tak nie dałem mu rady. Nigdy nie widziałem, żeby Kroganin regenerował się tak szybko. To wybryk natury. Trzymał się, dopóki nie przybyli jego worcze. Mało brakowało, ale musiałem odpuścić. Innym razem. Rusamy? Zostały tylko błękitne słońca. Powinniśmy spróbować się przedrzeć. Zgadzam się. Tarak dowodzi najmocniejszą grupą, ale nie takie rzeczy się robiło. Poza tym nie spodziewa się ataku frontalnego. Ohohoho! Kuźwa, niespodzianka! Myślałem, że zestrzeliłem to gówno! Wysadzają żołnierzy! Uważaj na siebie, Shepard! No ty uważaj na siebie, podleczyłeś się. A przecież ja mogę Y naciskać. Dobrze się tu grało tego. Grawitacja to wredna suka, co? Spuszczają się po własnej ścianie. Na parter. Puszcza. Miałam na myśli, że dużo amunicji, kuźwa, a nie taki tekst. No kuźwa. Dotarli do tylnych schodów. Świetnie! Mamcie! No oczywiście mogę też sobie włączyć, nie, to mogę sobie też włączyć, że będę mieć elektryczność na chwilę. Tak jest. Wyjdź! Na coś. Chciałam iść po amunicję. Nie, tak miało być. Wszystko będzie... Wrogowie z przodu! Nie mam już amunicji, kuźwa, specjalnej. Albo mam amunicję specjalną?
ta ikonka przy tym, przy broni jest. Chciałam nic się pozbierać. Kuj, nie ma amunicji. Grawitacja to wredna suka, co? No jednego mniej. No chodź tu, kochany, no chodź. A podejdź bliżej. O, dobrze. Podejdę bliżej. Miłej podróży! Po tobie. Wydostaniemy cię stąd, Garusie. Trzymaj się. Skontaktuj się z Jokerem, niech na nas czekają. Pośpieszmy się, kiepsko to wygląda. Będzie żył, nie, spokojnie. Obiecuję. Grałam, wiem. No tak, no. Dobra, wyższy poziom, punkty drużyny, nowa broń. No i tyle. Pierwiastek zero. Zdobyto osiągnięcie Archanium. No dziękuję. Pani komandor, zrobiliśmy dla Garusa co się dało, ale poważnie oberwał. Przeżył dzięki chirurgii i ulepszeniom cybernetycznym. Powinien odzyskać pełną sprawność, ale... Co? Shepard? Twardy z niego skurwiel. Nie sądziłem, że tak szybko wstanie. Nikt nie chciał mi dać lustra. Miranda mówiła tylko, że zostaną blizny. Jest bardzo źle? Nie zgorzę, nie zostaną ci... Nie, no nie, jest dobrze. Garusie, zawsze byłeś paskudny. Zamaluj to korektorem, nikt nawet nie zauważy. Nie rozśmieszaj mnie. Twarz ledwo mi się trzyma w jednym kawałku. Niektóre kobiety na to leczą. No. Inna sprawa, że większość z nich to kroganki. Szczerze, bardziej się martwię o ciebie. Przez ostatnie parę lat słyszałem wiele złego o Cerberusie. Dlatego cieszę się, że tu jesteś. Jeśli mam trafić do piekła, to lepiej w zaufanym towarzystwie. Więc zgodnie z twoim planem, ja też trafię do piekła. Jak za dawnych lat. Mogę wrócić na służbę, kiedy tylko zechcesz. Zobaczę, co się da zrobić z przednimi działami. Dobrze, kochanie. I tak będziesz ze mną chodził do końca. Do końca, że tak jasne. Dobra, wiecie co? Skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. No zdałoby się ze wszystkimi porozmawiać standard, jeśli chodzi... Techlab dopiero później będzie. Lubię rozmawiać, wiecie. Właśnie między misjami chyba tak powinno się robić. Nie wiem, tak ja zawsze robię, więc no... Tyle. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No jutro ciąg dalszy, jutro, czekajcie, jutro jest co? Jutro jest poniedziałek? Czekajcie. Ja mam teraz, no tak jak mówię, bo w piątek nie było odcinka, na sobotę mam, bo on miał być w piątek, ale tak jak mówię, nie zdążyłam przesłać. No to na to by wyglądało, że ten dzisiejszy jest na niedzielę, a jutro jest poniedziałek, więc jutro jest... Wiecie, kolejny odcinek z Mass Effecta 2 w wersji legendarnej i ostatni odcinek, no bo tak wyszło, że w poniedziałek mi się właśnie kończy ten Far Cry Primal. Więc w poniedziałek jest ostatni odcinek. Nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Prawnik mówi, że no mam jeszcze czas, tak do poniedziałek już muszę wiedzieć, co instalować i co nagrywać. No tak, no ma rację, muszę wiedzieć co i gdzie i jak.
Chyba, że on jeszcze mi wpadnie na jakiś plan i powie, coś mu się ubzdura, zobaczy coś fajnego, stwierdzi, a grałaś w to? Albo popatrzy na moją listę, bo tam często się też zdarza czasem, że on mi sprawdza, wchodzi na stronę, znaczy na kanał i tak, to skończyłaś? Dobra, skończyłaś. To skończyłaś? Nie, kuźwa, graj. Nie, że kuźwa, graj, tylko no. Tylko takie pomysły, nie? Że jak już zaczęłam jakąś serię, no to fajnie by było dalej kontynuować, żeby skończyć, żeby było wszystko, no nie? No i tyle, więc zobaczymy. Porozmawiamy. On nie jest graczem, ale no ma pomysły i też gdzieś tam mi pomaga trochę, tak wiecie. Więc jutro jest, tak mówię, poniedziałek, a we wtorek nie wiem, co jeszcze będzie. Dobrze, no nic, dzięki, cześć.